Dzień dobry, w niedzielę. Napisała dzisiaj do mnie pani mama, która wychowuje syna niepełnosprawnego i pisząc o Łukaszu, o tym jaki jest, po pierwsze pisze niesamowitą miłością o swoim synu, ale używa takiego fajnego zwrotu, mówiąc o tym jak Łukasz kocha, mówi, że miłość, że Łukasz kocha miłością totalną. Miłość totalna. To jest niesamowite hasło na dzisiejszy dzień, kiedy weźmiemy czytania, pierwsze czytanie Ewangelię, która mówi o miłości. Pan Jezus mówi, nawiązując do Starego Testamentu, i to usłyszymy w tekście pierwszego czytania, że będziesz miłował z całego serca. Słuchaj Izraelu, będziesz miłował z całego serca Boga swojego, człowieka i tak dalej. Serce to taki organ, który jest w centrum naszego organizmu. Jak wiemy z biologii, serce jest po to, żeby pompować krew do wszystkich możliwych zakamarków naszego ciała. A więc tak naprawdę serce jest takim organem, które ma łączność ze wszystkimi członkami, wszystkimi miejscami w naszym ciele poprzez naczynia krwionośne, do których dostarcza wodę, przepraszam, krew i wiadomo, wszystkie te rzeczy, które są potrzebne, żeby nasze ciało żyło. To jest organ totalny, który ma właśnie wpływ na wszystkie inne organy. I Pan Jezus do tego obrazu nawiązuje, do centrum, że z centrum naszego organizmu, z naszego, też tak obrazowo biorąc, z centrum naszego życia ma płynąć miłość do wszystkich członków naszego ciała. Zobaczcie, jak to jest niesamowite, że Boga nie interesuje, nie wiem, będziesz kochał swoim rozumem, będziesz kochał swoją ręką, będziesz kochał swoją nogą, swoimi członkami, narządami płciowymi. Mówi całym sobą, całym swoim ciałem, całym swoją duszą, całym sobą. To jest niesamowite, w jaki sposób mogę kochać Pana Boga całym sobą w danym momencie. I może warto dzisiaj o tym podumać. I tam jest ten zwrot, jak bliźniego swojego, jak siebie samego, bliźniego swego, jak siebie samego. Zobaczcie, że bardzo często mówimy tak trochę psychologizując, że najpierw trzeba kochać siebie, żeby kochać drugiego człowieka. A może warto jakby ten tekst przeczytać tak, jak on jest, że mam kochać siebie, mam kochać drugiego, jak siebie samego. A więc nie jest warunkowe to, że mam siebie kochać, tylko w sensie takim Pan Jezus, ja to tak rozumiem, Pan Jezus mówi to w takim sensie, że mam tak bardzo kochać drugiego człowieka, jak bardzo troszczę się o siebie. A więc mam traktować, bo miłość do siebie, zobaczcie, jest naturalna, tak? Znaczy, że pomijając wszystkie chorobowe zjawiska w naszym życiu, normalnie człowiek kocha siebie, to znaczy próbuje zachować swoje życie za wszelką cenę. Broni siebie, karmi siebie, troszczy się o siebie i tak dalej. A więc mam w taki sam sposób kochać drugiego człowieka, to znaczy tak fundamentalnie. Drugi człowiek jest kimś, kogo mam kochać tak samo jak siebie samego. To znaczy tak samo się o niego troszczyć, tak samo go bronić, tak samo być dla niego. Ale właśnie najpierw musi być ta miłość, która krąży we mnie, we wszystkich członkach mojego organizmu, w moich myślach, w moim rozumie, w moim ciele, żebym mógł kochać totalnie. To jest niesamowite hasło. Dzięki, Łukasz. Kochać totalnie. Kochać w taki sposób, że nie ma takiej przestrzeni, w której bym nie kochał. I ten obraz kochania totalnego jest niesamowity, że przychodzi od niepełnosprawnego chłopca, bo to pokazuje, że to nie ma być miłość, która będzie na wysokich wyżynach intelektualnych, że my ją zrozumiemy, że my ją rozpiszemy. Nie, ona ma być czymś, co wypływa ze mnie. I przykład Łukasza pokazuje, że można kochać, chociaż wydaje się nam, oczywiście my nie wiemy, co jest w głowie tego człowieka, ale wydaje się nam, że nie wszystko rozumie, albo inaczej, bezpieczniej mówiąc, rozumie świat inaczej niż my. A jednak kocha. Kochać to znaczy być dla drugiego, to znaczy być w relacji, być cały czas w pytaniu, co jest dla ciebie dobre. Zobaczcie, że to jest różne od tego pytania, które bardzo często sobie zadajemy, kiedy myślimy o granicach
grzechu, co jest dobre dla mnie, co ja mogę zrobić, gdzie nie przekroczę prawa, żeby mnie Bóg nie ukarał. Ta Ewangelia i to słowo odwraca nasze myślenie i mówi: nie pytaj się o to, gdzie jest granica grzechu. Nie pytaj się o to, co ci można, co możesz zrobić, a czego nie powinieneś robić, ale zapytaj się, jak kochać. Jak sprawić, żeby z mojego centrum wypłynęło nie tyle uczucie, co wypłynęła decyzja, która sprawi, że będę szukał dobra drugiego człowieka. Będę szukał dobra dla drugiego tak samo, jak szukam tego dobra dla siebie. A to wszystko nie byłoby możliwe, gdybym nie odkrył tego, że jestem kochany przez Pana Boga. Skoro Bóg stworzył całe moje ciało, nie stworzył tylko mojego serduszka, mojej duszy, ale stworzył też rękę, stworzył moje narządy płciowe, stworzył mój wielki brzuch, stworzył moją nogę i tak dalej. Stworzył mnie całego i z całego siebie mam kochać. A więc mam być człowiekiem, który wszystko daje dla drugiego. Ale uwaga, nie po to, żeby zaspokajać swoje czy drugiego potrzeby, ale po to, żeby kochać. Straszne, takie to się wydaje banalne i takie nieprecyzyjne, ale prawda jest taka, że każdy człowiek, który usiądzie na swoich czterech literach i staje przed dylematem, co zrobić, zrobić dobro, zrobić zło, zdradzić, kochać, i zanim odpowie sobie na pytanie, co praktycznie zrobić, zada sobie pytanie o to, czy kocham i w jaki sposób mogę kochać, to wszystko się prostuje i wszystko jest jasne, wszystko jest oczywiste. Prosta rzecz. Jeśli mam złamać swoje śluby zakonne, jeśli mam, jeśli jest we mnie taka myśl, takie pragnienie, to jeśli pójdę tylko za pytaniem, co mi wolno, a czego mi nie wolno, to i tak dojdę w swoim myśleniu do tego momentu, w którym je złamię. Bo wszystko już we mnie pracuje na to, żeby je złamać. A jeśli usiądę i zatrzymam ten proces myślowy, co mi wolno, czego mi nie wolno, a zapytam się o miłość, to o wiele trudniej będzie zrobić zło. O wiele łatwiej będzie wybrać dobro, które jest trudne, które nie idzie po mojej myśli, które nie idzie po moim myśleniu takim wsobnym tylko dla siebie, ale jest miłością totalną. Miłością totalną polegającą na tym, że oddaję siebie drugiemu człowiekowi, oddaję siebie Panu Bogu i żyję w pokoju. Mam wrażenie, że trochę dzisiaj zamieszałem, ale co tam. Jeśli chcecie, to skorzystajcie. Życzę Wam dobrej niedzieli. Pozdrawiam. Szczęść Boże. Do widzenia i dobranoc, jak to kiedyś było.